Master PM1621. Mogę powiedzieć, że jest to jedno z ciekawszych urządzeń, które ostatnio wpadło mi w ręce. Chciałbym Wam na razie taki szybki test wykonać. Jego jest to podstawowa wersja, niestety tutaj nie ma błędu pomiarowego podanego. Jest możliwość podświetlenia skali, przyjęta dawka, tutaj rok produkcji, włączenie portu IRDA do komunikacji z komputerem, alarm. Właśnie sprawdzę, jaki alarm ustawiłem, żeby nam tutaj nie pikało. A, jest ustawiony na 160 mikrosywertów. Tak, wykonamy kilka takich prostszych testów. Pewne siatki żarowe, reakcje z torem. Ten zmiar właśnie jest pod tym względem świetny, że jego reakcja jest natychmiastowa. Mierzy promieniowanie gamma i X-ray w bardzo szerokim zakresie energetycznym. Co ciekawe, tego dozymetru nie da się wyłączyć. Po prostu mierzy bez przerwy. Szkło uranowe nie powinien zbytnio reagować, ale sprawdźmy. To znaczy, to jest polewa uranowa. Reakcja jest. Ale to w większości są spady beta, dlatego nie reaguje. Amerek. Dalej energii skalarnej z torem i radem. No jak widzicie, błyskawicznie ustala moc dawki gamma. Tutaj trzy siatki żarowe. No, był to taki właśnie króciutki test. Wykonam potem dłuższy jakiś test jakimś mocniejszym źródłem, może DP63A, by Wam pokazać, jak reaguje, również jak w nim słyszalny jest alarm, jaki dźwięk wydaje. Na razie taki był szybki test. Dość od niedawna go mam w swojej kolekcji. Póki co sprawdza się świetnie, posiada odporność nawet na wodę. Można go zanurzyć w wodzie. Więc jest idealny do jakichś tam brudnych pomiarów, czyli możemy gdzieś zabrać go do jakiejś sztolni czy Czarnobyla. No to do zobaczenia w następnym filmie.